W tym filmiku taki powiedziałbym Michałek, krótka historyjka. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że ideologia gender jest dominującą ideologią, taką quasi religią Unii Europejskiej, to teraz muszę mieć przykład, że właśnie tak jest. Jeden ze znajomych, nie facebookowych, z którym ostatnio dyskutuję, umieścił na swoim profilu skan pierwszej strony, taki preliminarz kwalifikacyjny dla urzędników, wysokich urzędników Komisji Europejskiej. I ten preliminarz dotyczy przede wszystkim polityki, nazwijmy to, ekologicznej, tak? Czyli tych wszystkich problemów związanych z podnoszeniem standardów emisyjności CO2 czy innych szkodliwych substancji. Wygadnijcie, pewnie już się niektórzy domyślają, jakie jest pierwsze pytanie do tych kandydatów na wysokich urzędników. Tak, dokładnie takie. Jak w waszej agendzie zamierzacie zintegrować problemy gender w temacie, który jest przedmiotem waszej pracy? Tak, dokładnie tak. Jest tam pytanie, w jaki sposób zamierzacie zintegrować agendę gender z tematyką, którą będziecie zajmować się w swojej pracy w Unii Europejskiej. Jest to pierwsze pytanie. No i dobrze wiemy, że nie jest tak, że po prostu gender to jest to dobre równouprawnienie, żeby kobiety były szanowane i tak dalej, i tak dalej. Nie. Za gender stoi bardzo jasna agenda związana z aborcją, z atakowaniem rodziny, dowartościowywaniem wszystkich nieheteronormatywnych subkultur. Możemy to znaleźć. Dobra, znajdziemy. A żeby nie było wątpliwości, że gender to jest tylko takie miłe równouprawnienie kobiet i mężczyzn, to zerknijmy na listę, na to, co znajduje się w agendzie genderowej i co de facto oznacza to, że jest to główna idea, tak? Główny, można powiedzieć, światopogląd, główna ideologia, quasi religia Unii Europejskiej. Do pakietu genderowego wchodzą pełne równouprawnienie, więc równość kobiety i mężczyzny. Ok. Zniesienie tożsamości płciowej obu tych płci. Zwalczenie heteroseksualnej normatywności, to znaczy pełne, prawne i społeczne równouprawnienie. Więcej, uprzywilejowanie wszystkich nieheteroseksualnych form życia. Aborcja jako prawo człowieka. I to prawda, aborcja nie jest żadnym prawem człowieka, ale nieustannie w różnych dokumentach, instytucji, NGO-sów próbuje się przemycać to sformułowanie, że aborcja należy do pakietu praw człowieka związanych z prawami kobiet itd., itd. To jest oczywiście kłamstwo. Dlatego, że prawo do życia jest zawsze wyżej od wszelkich innych praw. No, jeśli ktoś nie żyje, to trudno, żeby jakieś prawa wobec niego były realizowane, więc prawo do życia jest prawem absolutnie fundamentalnym. Seksualizacja dzieci i młodzieży poprzez wychowanie seksualne jako przedmiot obowiązkowy w szkołach. I to prawda, to się dzieje. To w Niemczech ludzie za to już chodzą do więzienia, tak? Religijne małżeństwa, które sprzeciwiają się tej deprawacji, jaka dzieje się w czasie lekcji edukacji seksualnej wobec dzieci, już spędziły wiele miesięcy w więzieniach, no oczywiście nieformalnie za to, że się sprzeciwiają, tylko za to, że nie chcą na przykład płacić horrendalnych grzywien, które wynikają z ich sprzeciwu. I niestety również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej także nie przychylił się do ich woli, by swoje dzieci wycofać z tego typu edukacji. A niestety jest to sprzeczne także z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która w jasny sposób mówi, że to rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami. I wreszcie, na samym końcu, materialne upośledzenie i pauperyzacja rodziny. No tak, no to się dzieje. Można powiedzieć, że
ten ruch, jaki w Polsce wykonał rząd, jest przeciwko tym pewnym tendencjom, jakie są w Unii Europejskiej. I oczywiście tutaj na szczęście wiele krajów także nie podąża tą drogą. To znaczy z jednej strony niestety przyjmują antyrodzinne różne ustawy, jak zgoda na związki partnerskie, tak zwane małżeństwa homoseksualne, adopcje, promocje w ogóle politycznego ruchu homoseksualnego, no ale z drugiej strony to jest taki paradoks, starają się wspierać rodziny. No, być może jest to jakiegoś rodzaju gest rozpaczy albo niezrozumienia tego, że to są dwa działania wzajemnie przeciwskuteczne. Także jeżeli będziecie chcieli zostać wysokim jakimś urzędnikiem, który zajmuje się sprawami ekologii w Unii Europejskiej, najpierw przeszkolcie się w gender. Na razie, hej.